Państwa, tak jak mówiłem, zaczynę to nasze spotkanie od debaty. Już widać, że zajęliśmy odpowiednie pozycje. Panowie już mają mikrofony w dłoniach, a ja pozwolę sobie w związku z tym przedstawić. Tak jak mówiłem, tych, o których czasami mówi się, że są promotorami PPP, czyli tych, którzy ze strony publicznej inicjowali te procesy, a więc przede wszystkim samorządowców, bo jak dzisiaj wiemy, najwięcej partnerstw publiczno-prywatnych jest właśnie w sferze samorządowej. To miasta, ale zobaczymy, że nie tylko miasta, mogą realizować projekty PPP. Zobaczymy, że naprawdę tu jest bardzo różnorodne podejście. Wszystko zależy od warunków lokalnych, aktywności ludzi. No ale mam nadzieję, że o tym już powiedzą nasi goście. Ja pozwolę sobie ich przedstawić. Pan Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. Sopotu szerzej przedstawiać nie będę. Wszyscy Sopot znają, a jak jeszcze nie znają, to pewnie marzą o tym, żeby poznać. I też witam serdecznie pana dyrektora Jana Rzeszotarskiego, dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej. Dzień dobry państwu. Samorządowej Instytucji Kultury, Regionalnej Instytucji Kultury, a więc jak tutaj powiedziałem, to nie tylko włodarze samorządowi, ale także różnego typu instytucje mogą być, myślę, że o tym za chwilę usłyszymy, mogą być tymi, którzy inicjują partnerstwo publiczno-prywatne. I chcę powitać zamiany wójta. Wójta Kulińskiego, wójta Kobylnicy. Dzień dobry państwu. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest Kobylnica, to ja proponuję, że niech sobie szybko wygoogla, bo warto... Tu leży obok Kobylnicy. Tak jest. Warto to zrobić, żeby wiedzieć, że to niekoniecznie musi być wielka aglomeracja, że to niekoniecznie muszą być wielkie miasta, że po prostu trzeba mieć dobry pomysł. Jest z nami również pan burmistrz, burmistrz Tomasz Frischmann, burmistrz Oławy, który też ma wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Jest z nami, choć nie widać go na fotelu, bo jest z nami w formie zdalnej. Witamy serdecznie. Jak widać, te przedsięwzięcia zdalne mają to do siebie, że można również coś robić hybrydowo, więc trochę tak, trochę tak. A ja przechodząc już tak naprawdę do dyskusji, chciałbym panu zadać takie rozgrzewające pytanie, które będzie brzmiało mniej więcej tak. Czy rzeczywiście to PPP uruchomiło w waszych miastach, w waszych instytucjach jakieś nowe potencjały? Czy innymi słowy, tak już prostym językiem mówiąc, czy coś wam dało? A jeżeli tak, to co? Każdy nowy projekt, każde nowe, to nowe wyzwania, nowe realizacje wymagają od nas zaangażowania, pracy i takiego ponadprzeciętnego zaangażowania. W Sopocie często to prezydent Karnowski powtarza, że jeden projekt PPP wystarczy na kadencję, że jest to dużo pracy. Też dlatego, że w Polsce mamy niski poziom zaufania społecznego. Wynika to z badań profesora Czaplińskiego, ale to też się przekłada nie tylko w zaufanie do sąsiadów, ale również do instytucji. I często jak rozmawiamy z samorządowcami, czy chcą realizować, czy realizują projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jednak ten problem nieufności, takiego dobrego klimatu nadal nie ma do partnerstwa publiczno-prywatnego. A wracając wprost do pytania, tak naprawdę to partnerstwo PPP daje dużo korzyści. Korzyści rozwojowych, zmieniają się oblicze miasta, powstają projekty miastotwórcze. W Sopocie zmieniło się centrum Sopotu na dole popularnego Mąciaka, gdzie powstała tak naprawdę nowa tkanka miejska, nowe instytucje miastocze i tak naprawdę trochę zdefiniowały miasto na nowo. Dodatkowaliśmy inne projekty, które tak naprawdę wprowadziły coś nowego. W takim praktycznym zarządzaniu miastem możemy skorzystać z doświadczeń firm, partnerów prywatnych, którzy mają większe doświadczenie w tym obszarze, które jednak dla nas, dla instytucji miejskich nadal jeszcze jest nieodkryte. A czy obok tego, co zrobił partner prywatny w ramach współpracy z wami, powstały jeszcze jakieś inne przedsięwzięcia, które do tego nawiązywały? Czysto prywatne, może niekoniecznie samorządowe. Inaczej mówiąc, czy pojawili się inwestorzy z tego powodu? Gdzieś w okolicy? Trochę tak jest, że każda inwestycja, każde przedsiębiorstwo daje korzyści pośrednie i bezpośrednie.
jeżeli powstało centrum konferencyjne. W Sopocie starają, tak jak każde inne miasto nadmorskie, ma problem sezonowości. Problem sezonowości i zakładamy, czy szukamy wszystkich form, które wydłużą ten sezon. Tak naprawdę zazdrościmy góralom, że dla nich sezon praktycznie trwa 10-11 miesięcy. Nad polskim morzem sezon wysoki to jest lipiec, czerwiec, lipiec, września. Sezon niski, onia, ale tak naprawdę to dla każdego miasta morskiego ważną instytucją jest rozciągnięcie sezonu. I dlatego też na początku lat, wiele lat temu, lat 90., 2000, szukaliśmy rozwiązania, jak wydłużyć sezon. Jednym z takich pomysłów była budowa centrum konferencyjnego, kongresowego. Na kongresy przychodzi bardzo specyficzny klient, klient w białych kołnierzykach, który przyjeżdża na kongres, śpi w sopockich hotelach, stołuje się w sopockich restauracjach, tudzież korzysta z innych usług miejskich i tak naprawdę to ma wpływ na otoczenie biznesu, które wokół tego powstaje. Czyli jak widać, pojawiają się jakieś nowe potencjały, nowe funkcje nawet miasta. A jak to wygląda tak trochę mocno po drugiej stronie, w gminie wiejskiej? Panie Wójcie, myślę, że tutaj warto choć jednym zdaniem przedstawić ten projekt, bo myślę, że bardziej sobie wyobrażamy, jak i co robi Sopot, a mniej sobie wyobrażamy, co może robić Kobylnica i gdzie tam w ogóle się pojawił pomysł na PPP. No i to długa historia. W 2000 ona się zaczęła. Było to wynikiem tego, że gmina zdecydowała się współpracować z kościołem, a może bliżej ze zgromadzeniem w sprawie budowy domu pomocy społecznej. Dostrzegaliśmy potencjał i potrzebę. Powiem, tych ludzi, którzy potrzebują pomocy, jest coraz więcej. I zdecydowaliśmy się na współpracę ze zgromadzeniem sióstr zakonnych, które podjęło wyzwanie. Gmina przekazała grunt. Za symboliczną złotówkę siostry podjęły wyzwanie, żeby rozpocząć budowę potężnego obiektu, który miał ją 400 pensjonariuszy. Jednakże rok 2007 był rokiem tym przełomowym, kiedy zabrakło środków finansowych, kiedy zabrakło wspierających. Zaproponowano nam jako gminie, żebyśmy przyjęli ten obiekt w stanie surowym o wartości prawie 2 milionów złotych, żeby gmina przyjęła na siebie odpowiedzialność kontynuacji realizacji tego przedsięwzięcia. Gmina to kupiła od kościoła i poszukiwała partnera. I 2 lata bardzo poważnie spędzało nam to sens powiek, bowiem raz, że obiekt był w stanie surowym, w miarę niezabezpieczony i trzeba było podjąć wyzwanie i ryzyko do tego, żeby ten obiekt w jakiś sposób przygotować do dalszych działań. Mieliśmy pomysł, natomiast nie było pieniędzy. No i to zrodziło ten pomysł, że będziemy współpracowali, poszukiwali partnera prywatnego. Szukaliśmy tego partnera na rynku krajowym, ale okazało się, że jednak rynek lokalny jest też, myślę, że dobrze zorganizowany i można na rynku lokalnym znaleźć takiego partnera, który by to ryzyko przejął na siebie i zrealizował tą inwestycję. Ale patrząc jeszcze, co nam to dało, to dało nam to pewność tego, że potrafimy takie działania podejmować, pomimo tego, że jesteśmy gminą wiejską, może nielką. To jest 245 kilometrów, 12 tysięcy mieszkańców. No dzisiaj budżet to jest 90 milionów, ale wtedy to był budżet na poziomie 60 milionów, kiedy to wyzwanie podejmowaliśmy. Czyli były to środki niewielkie. 50 osób, pracowników Urzędu Gminy, z tego zaangażowanych w projekcie to jest 5 osób, które przełamało ten stereotyp i bariery, podjęło to wyzwanie, nauczyło się wielu ciekawych rzeczy i myślę, że utwierdziło to i w przekonaniu, że warto podejmować trudne wyzwania i trudne decyzje, które możemy wspólnie jako zespół realizować. Ale też musieliśmy przełamywać bariery, które były w tym środowisku samorządowym, bowiem wiele kontrowersji budziło to przedsięwzięcie, bo te ryzyka są najistotniejsze. Kto będzie ponosił, jakie ryzyko będzie ponosiła gmina, jakie będzie ryzyko partner publiczny ponosił. I tutaj też były dyskusje z Regionalną Izbą Obrachunkową, jak i również z ministerstwem, którzy mieli dużo wątpliwości. Praktycznie, jak powiedziałem, może nie rodził się ten projekt w bólach, ale rodził się w taki sposób, że po pierwsze nauczyliśmy się, zdobyliśmy duże doświadczenie, przełamaliśmy pewne bariery i stereotypy, że na wsi tego nie można zrealizować. Zrealizowaliśmy to i tu chwała moim pracownikom, bowiem ten niewielki zespół ludzi dzisiaj piastujący już kierownicze funkcje również w gminie Kobylnica, wtedy to byli młodzi ludzie, którzy dopiero byli po studiach, którzy zaangażowali się i nieraz tak się zastanawiam nad tym, czy myśmy mieli pełną świadomość tego, w co wchodzimy. Ja myślę, że gdybyśmy do końca wiedzieli,
Ten koniec był istotny, bo zakończyliśmy to sukcesem, ale gdybyśmy na początku wiedzieli, jakie będą bariery, jakie będą problemy, to być może niektórzy by tego wyzwania nie podjęli. Podjęliśmy to, w pełni świadomie zrealizowaliśmy przedsięwzięcie. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że jest to sukces gminy i partnera prywatnego. To trochę brzmi tak, jak z kłopotu, który był w gminie, takiego niedokończonego obiektu, który straszył, można zrobić sukces. A z drugiej strony, jak PPP może być trampoliną do kariery, bo to też tam gdzieś zabrzmiało. Tak, no przede wszystkim chodzi o moich pracowników, bo ja jestem na tym miejscu, bo dla mnie to miejsce jest najistotniejsze i ważne od 22 lat. Praktycznie pełnię funkcję. Jestem przekonany, że te doświadczenia, które zdobyliśmy, pozwoliły nam na podjęcie kolejnych wyzwań, które zrealizowaliśmy w późniejszym czasie, ale to może później. To przeskoczmy teraz do Oławy, bo Oława zrobiła coś, o czym marzy pewnie większość samorządowców, to znaczy buduje drogi. Buduje drogi w PPP, a wiadomo, że drogi są pewnie w każdej gminie i tych najmniejszych, i tych największych, i tych najbiedniejszych, i tych najbogatszych, we wszystkich gminach są jakimś problemem. Panie burmistrzu, jak to było możliwe? Czy naprawdę w ogóle można robić w PPP drogi? Bo wielu w to wątpi, że to jest w ogóle niemożliwe i trochę bez sensu pomysł, bo gdzie tu dochody z dróg? Jakie PPP, jak nie ma dochodu? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Wcześniej nie miałem możliwości przywitania się, także serdecznie witam zarówno Państwa zgromadzonych w studiu, jak i oglądających nas tutaj uczestników seminarium. Szanowni Państwo, wchodzi już w trzeci projekt PPP. Pierwszy projekt to był projekt wynikający z potrzeb, czyli braku mieszkań socjalnych i taki budynek został wybudowany. Druga wynikała, to była budowa dróg. Wynikało to też z potrzeb i braku możliwości budżetowych w tym okresie. Trzeci projekt, który teraz jest na ukończeniu, to jest budowa parkingu w naszej strefie zabytkowej na placu Piastów. Ja myślę, że podstawową rolą tutaj PPP w naszym mieście to jest tak zwana wykorzystanie potencjału nowoczesnego za możliwościami finansowymi. My pokazujemy naszym mieszkańcom możliwości, jakie daje nam teraz prawo, aby pozyskać środki finansowe i te możliwości inwestycyjne, aby powiększyć. Nie pokazujemy im tylko, że miasto opiera swoją potencjał finansowy i ekonomiczny tylko na podatkach, czy udziałach, czy dotacjach z Unii Europejskiej, ale także poszukujemy sfer, jeżeli chodzi o możliwości finansowe. Co do dróg, to był bardzo skomplikowany proces. Mieliśmy dużo wyjaśnień i informacji z RIO. Znaleźliśmy partnera publiczno-prywatnego, który nam takie bloki, drogi wybudował. Jest to partner lokalny, tym bardziej nas to cieszy, że tutaj w lokalnym środowisku mogliśmy przetestować ten system budowy dróg w naszym mieście i on się sprawdza. Szykujemy kolejne projekty tak, aby jak najszerzej można było wykorzystać możliwości tego nowoczesnego zarządzania finansami. Panie burmistrzu, ja zadam takie banalne pytanie. Czyli rozumiem, drogi są i dobrze funkcjonują. Czy coś złego się z nimi dzieje, czy tak naprawdę są po prostu to zwykłe, dobre, gminne drogi? Tak naprawdę mieszkaniec nie widzi różnicy, jak ta droga powstała, z jakich środków finansowych, czy w jakim trybie może w ten sposób. To są zwykłe, normalne drogi. No proszę, jak widać, można w drogach, a teraz będzie pytanie, czy można w kulturze, bo to jest też taka sfera, która się wydaje, że prawie niemożliwa. Jak w kulturze partner prywatny, co on może dać kulturze i czy w ogóle instytucja kultury może coś zyskać dzięki takiej współpracy z partnerem prywatnym? No tak jak moi już przedmówcy mówili, że no zawsze jest problem finansowy. I jeżeli chodzi o nasze środki, które pozyskaliśmy. Oczywiście już produkt finalny był takim, jakim jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie turyści, którzy nas odwiedzali, też mówili, żeby można się zatrzymać dłużej. No i ten pomysł taki właśnie wybudowania Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego cały czas nam chodził po głowie, ponieważ i program, jaki przedstawialiśmy turystom,
i wystawy czasowe, i stałe, no, zachęcały, żeby ludzie mogli spędzić ten czas przez cały dzień. Zabrakło jeszcze tych dodatkowych czynników. No i postanowiliśmy wybudować Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, które jest oddzielone od naszego muzeum, czyli jest oddzielne wejście na teren muzeum i oddzielne wejście na teren, gdzie znajduje się kompleks wystawienniczy, kompleks kulturalno-rekreacyjny. Oczywiście musieliśmy zrobić projekt, ale to zrobiliśmy konkurs na ten projekt, gdzie pod tutaj architektów polskich oddział warszawski nam ten konkurs przygotowywał i brał udział, a zwycięzca tego konkursu zrobił cały projekt i później no, to są już takie pierwsze, żeby znaleźć dobrego projektanta, później żeby znaleźć dobrego wykonawcę, no i później dobrego operatora. Jeżeli chodzi o nasz kompleks, no to on ma powierzchnię 11 tysięcy metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o powierzchnię zewnętrzną, a użytkowo ma 8 tysięcy. No i tutaj takie zastosowaliśmy materiał, projektanci zastosowali taki materiał, który jest i na zewnątrz, i w środku, czyli cegła, łupek hiszpański i modrzew syberyjski. To się znajduje w środku zewnątrz, czyli jako jeden obiekt, chociaż są trzy dominujące i dwa, które łączą te obiekty, które stwarzają takie wrażenie stodu, obór wielkich spichlerzy, żeby się wkomponować w naszą architekturę naszego muzeum. I co nam to dało? I też się baliśmy, bo byliśmy prekursorem. Jako placówka muzealna nikt przed nami tego nie realizował. Nie wiecie też, jak to podejść, a inwestycja opiewała na 60 milionów złotych. W związku z tym poszliśmy właśnie w ten pomysł partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie dzięki tym działaniom mogliśmy pozyskać 85% środków unijnych, 1% samorząd województwa mazowieckiego, a 14% z budżetu państwa. Czyli udało nam się zrealizować to zadanie właśnie nie mając środków finansowych. No oczywiście później było drugie zmartwienie, znaleźć operatora. A żeby ten kompleks poprowadził, przejął go i z tego jeszcze, żebyśmy mieli jakieś korzyści. Jak się okazuje, rzeczywiście udało nam się to wszystko zrealizować. Cieszę się, że ten projekt już się kończy, bo już w tym roku minie 5 lat od oddania i te zadanie już jest na ukończeniu. To nie znaczy, że operator dalej nie będzie pracował w naszym kompleksie. Zwiększyło nam się oczywiście liczba turystów zwiedzających, to jest raz, ponieważ w tym okresie, mówiąc krótko, zimowym, a szczególnie w muzeach, nazwijmy to skansenowskich, tych turystów jest coraz mniej. Natomiast u nas coraz więcej przybywało. Tak średnio w miesiącu, takim grudzień, sierpień, luty, mieliśmy przeszło 2000 zwiedzających. No w tym roku zobaczymy, jak to będzie, ponieważ no, jest ta epidemia i może się te cyfry zmienić, ale chociaż patrzyłem na wakacyjne dane, nie jest, jest na tym podobnym poziomie, co w roku ubiegłym. I w związku z tym no, zawiera ten kompleks, takie jak ja mówię, trzy żywioły, czyli sakrum, wodę i ogień. Ogień tam, gdzie jest to ciepło domowe ognisko, czyli restauracje, są sala konferencyjna, w tej sakrum oczywiście scena na widownia, gdzie jest i może być i spektakl teatralny, może być koncert, może być film na 292 osoby. Są pokoje gościnne. No można położyć 150 osób, chociaż mamy 50 pokoi gościnnych. W tym są dostosowane również pokoje dla osób niepełnosprawnych i z aneksami, 10 pokoi z aneksami kuchennymi. Także szczególnie tu nam zależało, żeby rodzina matki z dzieckiem mogły to coś podgrzać sobie dla dziecka. W związku z tym jest basen, jest sauny, kręgielnia, bary. Oczywiście do tego jeszcze parking dla gości hotelowych. I myślę, że ten nasz obiekt się cieszy dużym powodzeniem, ponieważ no, wzrasta cały czas liczba gości hotelowych i na dzień dzisiejszy przeszło 70 tysięcy przez ten okres zwiedziło i przybywało w naszym hotelu. No oczywiście następna sprawa, zatrudnienie, czyli już jest naszego małego miasta liczącego około 18 tysięcy, też jest
praca dla tych osób. Także no, jest to wymierne. Nie mówiąc już o reklamie, że idzie dwutorowo, bo my jako muzeum robimy reklamę, ale jednocześnie robi reklamę hotel. I druga sprawa, też są wspólne działania kulturalne, tak jak występy czy artystów. Też czasami jest tak, że wspólne są te poniesione koszty, to już jest taniej. Także myślę, że tych przyczyn pozytywnych, można powiedzieć, jest sporo. No, no niektórych, nie wszystkich może wymieniłem, ale my jesteśmy jako muzeum na dzień dzisiejszy zadowoleni z tego działania, jakie prowadzi obiekt, operator, ponieważ stara się, żeby coraz bardziej to wyglądało lepiej, zadbane. My, mówiąc krótko, na tym tylko czerpiemy zyski. Panie dyrektorze, ja muszę potwierdzić, że chociaż nie byłem, że obiekt jest bardzo atrakcyjny i świetnie wygląda, bo chcieliśmy kiedyś tam zrobić konferencję, ale nam się nie udało. I udało nam się z prostego powodu, nie było wolnego terminu. Nie udało nam się po prostu wstrzelić wolne terminy, więc widać, że obiekt jest popularny. Ale proszę mi powiedzieć, bo no myślę, że naszych słuchaczy może bardzo interesować. Czyli to był pomysł. Kto do kogo przyszedł? Czy wy jako muzeum przyszliście do marszałka, czy marszałek przyszedł do was z pomysłem na PPP? To było obustronne, bo szukaliśmy środków, jak to zrealizować. Tak jak ja mówię... Siedliście do stołu i zastanowiliście i znaleźliście rozwiązanie. Znaleźliśmy to rozwiązanie, ponieważ tak jak ja mówię, no, mamy ekspozycję, tak jak ja chociaż powiem tak na wstępie, bożonarodzeniowo chociaż, niedługo będzie, no już ten czas tak szybko biegnie. I można zobaczyć ekspozycję, jak wyglądała to Boże Narodzenie u biednych, zamożnych, bogatych, jak w dworze, jak cały ten proces wyglądał. I to można zobaczyć naocznie. Jeżeli Laura pozwala, oczywiście Kulik, ognisko, ale jednocześnie właśnie dzięki tej inwestycji można zrobić wieczerzę wigilijną. Czy to jest styczeń, czy luty, ale goście szczególnie zagraniczni, którzy nie znają naszej jeszcze kultury, bo chociażby dzielenie się opłatkiem, tylko zostało ten obyczaj został tylko w Polsce. Także mamy rzeczywiście teraz taki zamknięty, czyli i zwiedzanie, i wypoczynek, i dużo przyjeżdża właśnie rodzin na takie trzydniowy pobyt tygodniowy do naszego muzeum. Ale na pewno może pan powiedzieć tak już jednym słowem. Atrakcyjność muzeum się poprawiła dzięki temu. Poprawiła się to bardzo dużo. Super, dzięki. Ja mam jeszcze do panów pytanie takie, czy te doświadczenia, jakbym tak powiedział, te zasoby endogenne, które rozwinęliście we własnych instytucjach, własnych pracowników, własne doświadczenie, nowe sposoby zarządzania, o których mówiliście, owocują kolejnymi pomysłami, czy to na PPP, czy na jakieś inne przedsięwzięcia. Pan burmistrz Oławy już mówił, że zaczynał od mieszkaniówki przez drogi, teraz idzie dalej, ale też proszę powiedzieć, czy to jest coś, co na przykład wasi sąsiedzi naśladują? Czy takie wasze pomysły idą dalej, a nie tylko w samym urzędzie, w samym mieście Oława? Jak to u was jest? Chyba będziemy musieli poprosić, panie burmistrzu, jeszcze o chwilę wstrzymania i poprosić naszych organizatorów, żeby coś poprawili technicznie. Tak. A pana jeszcze raz o powtórzenie. Super. Przepraszam bardzo, miałem wyłączony mikrofon. Nasz pomysł został zaimplementowany dzięki dobrej współpracy z sąsiednim samorządem wiejską Oława. Przepraszam, coś... Nasz pomysł został dzięki dobrej współpracy zaimplementowany przez gminę wiejską Oława w zakresie budowy i realizacji dróg. Sąsiedni samorząd wybudował w tej podobnej formule, przystąpił do realizacji dwóch projektów w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Te drogi już powstały. I też na marginesie dodam, że wygrała firma lokalna całe postępowanie o wyłonienie takiego wykonawcy, co też w naszym lokalnym społeczeństwie bardzo zostało dobrze przyjęte. A to ciekawostka, ta sama firma wygrała co u was, czy inna? To ciekawostka, ta sama firma, ponieważ już nabywając doświadczeń w naszym mieście,
wiedziała, że projekt partnerstwa nie jest takim projektem strasznym i mogła tutaj jak najbardziej wystartować, składając dobrą ofertę. Ta firma, z tego co orientuję się, jest bardzo często także też pytana przez innych samorządowców o to, w jaki sposób można taki program u nich też zaimplementować. Też byśmy chętnie spytali, ale niestety przedstawiciel tej firmy się chorował i w tych warsztatach, które będą później, będzie trochę inne rozwiązanie, bo też myśleliśmy o tym, żeby jego popytać, no ale jak widać, pomysł, powiem, zaczyna pączkować i powiem, szybko się rozwija. Muszę powiedzieć, że gratuluję Ławie, że też ma takich sąsiadów, którzy chcą ich naśladować, ale pewnie chcą, bo widzą, że był sukces. A po drugie, no tak naprawdę widać, że po stronie prywatnej powstała dość wyjątkowa kompetencja, którą też warto wykorzystywać i się nie dziwię, że inni zapraszają. Widzę, że i prezydent chciałby coś na ten temat powiedzieć. Panie prezydencie. Jest coś takiego, że jest taka naturalna ludzka cecha. Chwalimy się dobrymi efektami, ciekawymi projektami. Tudzież wymieniamy się doświadczeniami. Ja już tutaj w kuluarach umówiłem się z wójtem Kobylnicy, że będziemy chcieli odwiedzić Kobylnicę, zobaczyć projekt ZOL-u, który powstał w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Myślimy o tym samym w Sopocie. Dlaczego nie mamy skorzystać z doświadczeń każdego innego samorządu? I to jest ważne, żebyśmy też mieli świadomość, że od każdego każdy może się czegoś nauczyć. Nie tylko od wielkich miast, Wrocławia, Płocka, średniego miasta, jakim jest Sopot, ale również od Kobylnicy, czy od każdej innej, bo w każdym z tych miejsc, w każde miasto, które przeszło projekt PPP, to miasto staje się fachowcami. My dzisiaj w Sopocie, realizując 3 projekty, mamy takie przeczucie, że jesteśmy już ekspertami w tej dziedzinie i myślę, że moglibyśmy szkolić niejedną. Ale nawet eksperci chcą się jeszcze czegoś nauczyć. Ale to też taka dobra cecha, że jednak mamy świadomość, że są jakieś deficyty. Ale to jest takiego, że powiedzmy sobie też szczerze, że projekty PPP będą się udawały, jeżeli będziemy mieli zasób bardzo dobrych urzędników. I tutaj myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że w Kobylnicy, w Sopocie, w Sierpcu, czy w innych miastach, czy też w Oławie mamy świetnych urzędników. Urzędników, którzy niejedno przeszli, jedno doświadczenie. Trochę w kuluarach też rozmawialiśmy o tym, że jednak jest to 3P, gdzieś tam w mgliście pojawi się 4P, które też nas gdzieś tam z tyłu głowy. Jednak z tyłu głowy stymuluje do takiej pracy. I takie moje osobiste doświadczenie z ostatniego projektu, które realizowaliśmy, to było następujące, że przede wszystkim staraliśmy się po doświadczeniach z wcześniejszych projektów sprawdzać, czy dokładnie wszystko postępujemy zgodnie z literą prawa, z zamówieniami publicznymi, czy gdzieś tam nie za bardzo idziemy na ustępstwo dla partnera prywatnego. To niestety wypacza taką główny fundament partnerstwa, bo jednak trzeba zawsze sobie powiedzieć, że na końcu to wielkim beneficjentem jest gmina. Kobylnica, która ma chociażby piękny ZOL, niedługo będzie miała prawdopodobnie świetne oświetlenie. Sierpc, który ma centrum konferencyjne, o którym Ryszard wspominałeś, że nie ma miejsca już na 2 lata do przodu. Czy Sopot, gdzie udało nam się zrewitalizować za blisko 100 milionów euro centrum miasta, dolne centrum Sopotu, tylko że gmina ma element miastotwórczy, a trzeba zawsze pamiętać, że partner prywatny został z bardzo dużym kredytem, który musi spłacać. Tak samo przebudowaliśmy wspólnie z... partner prywatny, który przebudował okolice dworca, wybudował bardzo ciekawe, powstała nowa przestrzeń miejska w Sopocie. W miejsce, które kiedyś się omijało szerokim łukiem, teraz powstała świetna przestrzeń. To też właśnie o tym, co mówiłeś, czy powstają również inne, lokalny biznes. Dla miasta turystycznego, miasta turystycznych to huty, fabryki to hotele. I czy na dole Mąciaka, czy u góry przy dworcu również powstały hotele. Hotele tak naprawdę one wydłużają sezon, ale tak naprawdę nakręcają gospodarkę. Tam ma zatrudnienie około plus minus 100 osób, tam ma, oni płacą podatki, ale też hotele, to co mówił dyrektor, sami prowadzą promocje i ściągają turystów.
Sierpcz, Sopot czy inne miasta właśnie między innymi z tego żyją. Ja byłem w górach i tam tak naprawdę jedyny przemysł to turyści. Turyści, którzy zostawiają ogrom środków finansowych. Turystyka jest trzecią gałęzią gospodarki po przemyśle paliwowym i chemicznym. To turystyka jest największym przemysłem na świecie. I to tak naprawdę też nakręca kolejny biznes. Jeżeli można, dodam tylko to, co powiedział pan prezydent, że właśnie te środki czasami idą też nie bezpośrednio, a pośrednio, bo jeżeli ten ruch turystyczny się zwiększa i gości hotelowych jest coraz więcej, to również i mieszkańcy Sierpca to odczuwają, szczególnie ci, co mają handel, bo ktoś coś tam idzie, kupi, coś jeszcze dodatkowo zaopatrzy się. Jest ta większa przepustowość jednak w tym sklepie tych osób, które te środki finansowe stawiają pośrednio w danym mieście. Ja muszę nawiązać do naszego tematu. To jest taki typowy przykład endogennego potencjału, czyli czegoś wewnętrznego. Coś, co się w Sierpcu pojawiło, napędza także lokalny biznes. To jest takie idealne rozwiązanie. U was są hotele i centra konferencyjne, bardziej turystyczne, ale tu też kulturalno-turystyczne. W Koblenicy tego nie ma. Tam jest inny potencjał, bo nagle się okazało, że potencjałem mogą być usługi opiekuńcze, czyli coś, co generalnie też wszyscy potrzebujemy. Czy to też was pchnęło do jakichś dalszych działań? Już trochę prezydent zdradził, że robicie oświetlenie. Tak, ale chciałem tu nawiązać do czegoś jeszcze innego. Mówimy o tym dobrym sąsiedztwie. Gmina Koblenica jest sąsiadem gminy wiejskiej Słupsk. 3 lata temu z moją koleżanką, panią wójt, podjęliśmy decyzję o wymianie w tym zakresie doświadczeń. Mieliśmy doświadczenie już w przygotowaniu tego projektu z zakresu usług opiekuńczych i zdecydowaliśmy się, że gmina Słupsk przygotowuje projekt w ramach partnerstwa prywatno-publicznego, żeby zdobyć doświadczenie na budowie dróg i taki projekt przygotowała i praktycznie jest na etapie realizacyjnym. Natomiast gmina Koblenica miała przygotować projekt dotyczący oświetlenia ulicznego. My jesteśmy szybko rozwijającą się gminą. Corocznie powstaje kilka ulic na terenie Koblenicy, Bolesławic, Widzina i Łosina i my musimy nadążać za tempem rozwoju Koblenicy, ale potrzebujemy inwestorów, którzy zrealizują te drogi. Sieć infrastruktura kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa jest wykonana, natomiast brakuje nam dróg i oświetlenia. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że gmina Słupsk przygotowuje projekt drogowy, a my przygotowujemy projekt oświetleniowy i później się tymi projektami wymienimy. Tak, żeby te doświadczenia zdobyte na tym etapie, żeby później można było wykorzystać na naszym terenie. I tak, gmina Koblenica, gmina Słupski już jest na etapie realizacyjnym projektu za 60 milionów złotych, projektu drogowego w 4 miejscowościach. Natomiast gmina Koblenica jest realizatorem i jesteśmy na etapie już przygotowania się do podpisania umowy projektu realizacyjnego na 800 punktów świetlnych na terenie miejscowości Koblenica. Obecnie jesteśmy na etapie modernizacyjnym. Modernizujemy prawie 1500 punktów świetlnych, które zmieniamy na energooszczędne LED-owe. Dojdzie nam jeszcze kolejnych 800 bodajże 50 punktów świetlnych, także ponad 2200 punktów świetlnych, ale będzie bezpieczniej, bo dlatego, że wybudujemy to we wszystkich ciągach naszych ulic, które powstały w ostatnim czasie. Projekt jest dość atrakcyjny i ciekawy i myślę, że zaspokoi potrzeby naszych mieszkańców. No a potem przyjdzie kolej, w przyszłym roku chcemy rozpocząć projekt partnerski w zakresie realizacyjnym dróg. I chciałem tu taką ciekawostkę jeszcze powiedzieć. Mówimy o lokalnych przedsiębiorcach. To projekt dotyczący przebudowy układu drogowego w gminie Słupsk wygrała gmina z Koblenicy. Także duża firma drogowa, która ma siedzibę swoją w Koblenicy. Są tu ludzie, którzy mieszkają w gminie Koblenica i w gminie Słupsk i teraz realizują właściwie na swoim terenie. I niejednokrotnie oni budują dla siebie. Także jest to takie nowe doświadczenie i dla nas, i dla nich, dlatego że większa dbałość jest o wykonawstwo, większa dbałość o realizację tego projektu, bo my wiemy, gdzie, do kogo pójść, do kogo zapukać, ewentualnie gdyby była jakaś niedoróbka czy jakiś problem. Ale mamy to doświadczenie, że nasze firmy drogowe, bo też taka ciekawostka, w gminie Koblenica są 4 firmy drogowe i dość spore, które realizują w regionie słupskim czy pomorskim realizują inwestycje drogowe, czy kanalizacyjne, wodociągowe, czy w zakresie kanalizacji deszczowej. I między innymi dlatego się tak dobrze żyje i realizuje te wszystkie potrzeby naszych mieszkańców. Ale to jest takie też może wspólny mianownik, jeżeli Ryszard pozwolisz, o którym mówił wójt, bo w Sopocie realizowaliśmy, można powiedzieć, 4
3-4 projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dwa projekty deweloperskie brały lokalność NDI, która realizowała przebudowę centrum Hafnera. Trudno nazwać lokalną, chociaż jest polska firma. I dwie realizowały dwa projekty korporacje międzynarodowe o kapitale francuskim. I powiedzmy, że każda ta współpraca była inna. Jednak być może, tutaj staram się jakby ważyć słowa, ale no nie zawsze ten ład korporacyjny, który jest w korporacjach międzynarodowych, on jest taki, odpowiada takim zasadom przyjazny dla nas czy dla samorządowców. Ale to też pokazuje pewien takie doświadczenie, że dobrze, jeżeli mamy partnera prywatnego, firmę lokalną, która chce czy funkcjonuje przez wiele lat i jeszcze przez wiele lat będzie funkcjonowała na tym rynku. Ja w ogóle bardzo. Ale to też pokazuje pewną taką mądrość, ponieważ w latach 20. w dwudziestoleciu międzywojennym, akurat to było takie miasto Gdańsk w Sopocie administracyjnie, to było tak skonstruowane prawo zamówień publicznych, że wygrywała firma lokalna, nawet gdy była minimalnie droższa, aniżeli firma z zewnątrz. Znaczy, ja w ogóle ten wątek polecam ministerstwu do przesłuchania, dlatego że tu się pojawiły takie dwa istotne elementy. Po pierwsze, współpraca międzygminna. W tej chwili mówi się coraz więcej o projektach tak zwanych pakietowych, które mają właśnie promować współpracę, a tu bez wielkich projektów pakietowych okazuje się, że Kobylnica ze Szkółem ma wspólny projekt. Gminą wiejską. Gminą wiejską Szulsk ma wspólny projekt i coś realizuje po prostu. A po drugie, to jest ciągle to, że naprawdę warto też dbać o te mniejsze projekty w samorządach, nie tylko te wieluset milionowe, ale także takie, które są kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciomilionowe, bo one też budują potencjał i ten potencjał wiedzy osobistej, doświadczenia, ale też potencjał lokalnych firm, co jest nie bez znaczenia, też potencjał lokalnego biznesu, który nie jest w PPP, a korzysta. I myślę, że to rzeczywiście jest niezwykle cenne doświadczenie. Ja się tylko zastanawiam, czy jak wy tak ładnie mówicie o tym wszystkim, czy to nie będzie tak, że po takim seminarium rozdzwonią się do was telefony i wszyscy będą chcieli przyjechać, zobaczyć, jak to zrobili i zdobyć doświadczenie. Zapraszamy. Taka trochę też rola prekursorów, jak powiedziałeś. Dobrze, że nie pionierów, bo pionierzy trochę się negatywnie kojarzą, ale jednak taka jest też rola. I też bardzo ważną rolą jest rola tego typu forów czy konferencji, gdzie wymieniamy się doświadczeniami, bo siedząc za biurkiem nie zawsze jest nowa idea, pojawia się nowy pomysł, a na spotkaniu, gdzie jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, to zawsze pojawia się ciekawostka. To też nie jest tak, że te nasze projekty to jest taka sielanka. Ta sielanka też przejawiała się tym, że są noce nieprzespane, że są zarwane noce, bo trzeba coś przygotowywać, czytać, analizować, poznawać strukturę tynków wewnętrznych, zewnętrznych i my znamy, ile mamy kwadratowych tynków w piwnicy w tej czy w innej szkole, ale to też taka specyfika. Ale ja pamiętam takie spotkanie Związku i Gmin Morskich, gdzie spotkaliśmy się i przedstawialiśmy, uważam, bardzo ciekawy projekt. Projekt, który mam nadzieję, że w przyszłości, że to jest przyszłość w Polsce. Projekt z zakresu efektywności energetycznej. Każda gmina, znaczy jest kilka wspólnych mianowników. W każdej gminie, czy to Wrocław, Płock, Kobylnica, Sierp, Sopot, Poznań, zawsze brakuje środków, zawsze potrzeby są większe. I PPP pozwala, że powstaje coś. Każdy lubi duży efekt tu i teraz. Ostatni projekt, blisko 40 milionów złotych, modernizacja energetyczna budynków, 25 budynków, zrobiona w ciągu 2 lat. Efekt jest tu i teraz, a tak naprawdę zapłaciliśmy z budżetu miasta za to dzisiaj około tam 300 tysięcy złotych. Fakt, owszem, to jest trochę życie na kredyt, bo przez najbliższe kilkanaście lat musimy to spłacać, ale po pierwsze efekt jest widoczny, a po drugie bardzo dużą część tych środków spłacimy z dotacji unijnej, drugą część zapłacimy z oszczędności, która się pojawi. To jeszcze za wcześnie, żeby mówić, jaki będzie efekt, ostateczny efekt, a tak też jest, ale pamiętam, jak byliśmy na Związku Miast Polskich, przedstawialiśmy ten projekt, to kilka dni później zadzwonił burmistrz, czy też ekipa z Międzyzdrojów
i dzisiaj Międzyzdroje również realizują ten projekt. I to jest właśnie rola taka, że zapraszamy też inne samorządy do wymiany spojrzenia. My tak naprawdę nie ma co wyważać otwartych drzwi, ponieważ Kobylnica, Sierp, Sopot i wiele innych miast ma doświadczenie w tym. I diabeł nie taki straszny, jak go malują. Czyli innymi słowy, bierzcie za telefony, dzwońcie. Jeżeli można dołożyć to, kilka słów, co pan prezydent powiedział, to rzeczywiście to jest ogromna praca ludzka. Tego nie widać, prawda, ale to jest zaangażowanie pracowników, którzy za to odpowiadają i ten projekt, no trzeba później go rozliczyć. I trzeba go rozliczyć, żeby nie płacić kar albo żeby ten projekt do końca był zrealizowany, bo to też wszystko chodzi też, że te koszty mamy, ale w końcu przy złym rozliczeniu możemy zbankrutować, jeżeli źle to rozliczymy. Także rzeczywiście to nie jest taka prosta sprawa, jak my teraz opowiadamy, bo widzimy pewien efekt, ale zanim to się zrealizowało, to jest ogromna praca wszystkich, którzy przy tym projekcie brali udział. Ja mogę tak powiedzieć tak, że jestem człowiekiem niecierpliwym, chciałbym, żeby to nastąpiło już jutro. Natomiast no, nieraz nas to denerwuje, że trwa to tak długo proces. My dopiero dostrzegamy to, że pomimo dużego potencjału naszych pracowników, nie jesteśmy pewnych rzeczy w stanie udźwignąć w krótkim czasie. Jak powiedziałem wcześniej, była to dobra szkoła i nauka i przy jednym projekcie, przy drugim projekcie i pewnie przy trzecim projekcie będzie, to jest duże doświadczenie. Jak tutaj powiedział pan prezydent, sporo nocy nieprzespanych, bo trzeba było analizować, przeglądać setki stron, bo postępowanie przetargowe dotyczące jakiegoś tam zamówienia to jest jakiś tam segregator niewielki, natomiast tu jest to około 20 albo 30 segregatorów, w których są dokumenty, które trzeba analizować i zastanawiać się nad tym. Także my nie jesteśmy w stanie to udźwignąć, bo mamy duże doświadczenie, ale proszę też sobie wyobrazić, jakie są to koszty ludzkie, bo to nie tylko chodzi o pieniądze. Chodzi o to doświadczenie, które zdobywamy na różnych etapach i myślę, że jesteśmy niewielką gminą, ale jesteśmy w stanie już podjąć duże wyzwania, które będziemy mogli realizować pod warunkiem, że będziemy mieli odpowiednie środki finansowe w budżecie. Co prawda przybywa nam mieszkańców i naszych możliwości. Naszym teraz źródłem dochodu w dużej mierze jest PIT, bo to jest duży udział, prawie 16-milionowy w PIT-cie, także jest to spory zastrzyk finansowy, ale też energia odnawialna, której gmina Kobylnica jest potentatem, bo zrobiliśmy tak samo kilka projektów, bo tu mówimy o partnerstwie prywatno-publicznym, ale też jest partnerstwo takie pomiędzy naszymi mieszkańcami a gminą. Myśmy zrealizowali projekty w zakresie energetyki odnawialnej poprzez budowę fotowoltaiki na budynkach prywatnych, poprzez budowę kolektorów słonecznych, poprzez termomodernizację, o której mówił pan prezydent. Także takich projektów było sporo i myślę, że tutaj duże doświadczenie zdobywamy na etapie z naszych mieszkańców, ale korzystając tak samo z naszych lokalnych firm, bo to jest bardzo istotne. Słuchajcie, dyskusja nam się rozwija i to jest super, ale czas nieubłaganie biegnie. A jeszcze chciałem szybciutko wskoczyć na jeden temat, bo tak mówiliśmy o tych partnerach prywatnych, więc chciałem wam jeszcze zadać pytanie takie banalne. Macie jakiś kontakt z tymi partnerami prywatnymi? Czy oni są tylko gdzieś tak i nie dzwonicie, nie rozmawiacie? Czy jednak jesteście w bezpośrednim kontakcie i czasami jeszcze coś razem robicie, nie tylko rozliczacie projekt? Jak to u was? Rozpocznę. Mam w telefonie wszystkich partnerów prywatnych, którzy działają, bo są to podmioty gospodarcze, które są na terenie gminy Kobylnica i współpracujemy z sobą. Kiedyś taki zaistniał nawet, to mówimy o tym czwartym P. Kiedyś zaistniał nawet antenie pewnych w kraju o układzie w Kobylnicy, między innymi o partnerach prywatnych, którzy realizują w gminie Kobylnica inwestycje, co jest poważnym problemem i nieraz podejrzewa się, my się zastanawiamy nad tym właśnie, co potem mówimy, że zastanawiamy się nad tym, czy realizować ten projekt, bo możemy mieć kłopoty. Ja uważam, że nie ma tu żadnych takich obaw, jeżeli realizujemy to zgodnie z prawem, bo tak zawsze to powinno się odbywać i tak jest na pewno, to należy to robić niezależnie od krytyki, która może następować. Także ci partnerzy, którzy do tej pory zrealizowali inwestycje, można powiedzieć tak, byli moimi przyjaciółmi albo są moimi przyjaciółmi, pewnie będą moimi przyjaciółmi pod warunkiem, że projekt po stronie prywatnej zrealizują w sposób należyty. A jak to w Oławie? Czy tamten kontakt z wykonawcami, czyli z partnerami jest, czy on tak trochę zaniknął? Robią swoje, a wy swoje? To znaczy, to jest taki kontakt jak z innymi partnerami lokalnymi w innych zakresie. Każdy robi swoje, później jest okres rozliczeniowy, okres realizacji projektu. Tak to wygląda, tak jak z innymi naszymi partnerami biznesowymi. Natomiast ja chciałem zwrócić jedną uwagę. W moim odczuciu partner prywatny ma bardzo dużą drogę do przejścia, bo też musi zmienić swoje myślenie w moim przekonaniu, bo
Partnerstwo polega na równym traktowaniu, a tutaj pamiętajmy, że gmina przecież wszystkie ryzyka przerzuca na partnera prywatnego i to jest bariera, którą muszą nasi partnerzy prywatni mocno brać pod uwagę i też się nauczyć tego typu projektów. No, zarządzanie ryzykami to jest właśnie klucz partnerstwa publiczno-prywatnego. A jak to w Sopocie, gdzie są i właśnie, jak słyszeliśmy, i ci bardzo korporacyjni, i ci bardziej miejscowi. Macie jakieś cykliczne spotkania, rozmawiacie, czy po prostu tylko i wyłącznie wysyłacie pisma z kolejną fakturą, czy z kolejną uwagą taką bardzo oficjalną? To trochę zależy z którym projektem, ale no, my podpisaliśmy partnerstwo na kilkanaście lat, więc przez kilkanaście lat będziemy te relacje mieli. Myślę, że chętnie, kiedy spotkamy się w okolicach świątecznych na lampkę wina wypić towarzysko. Natomiast mniej przyjemne są spotkania, kiedy wzywamy prezesa, że coś nie działa, że trzeba interweniować już tak na takim najwyższym poziomie. To już jest taka trudniejsza rola, ale też jest... Nie da się tego uniknąć, ale myślę jeszcze tak na koniec, bo też czas powoli dobiega. To co i mówił i wójt, dyrektor, że jednak tutaj jest bardzo duża rola takiej profesjonalnie działającej kadry urzędniczej. Myślę, że w każdym samorządzie osoby, które realizowały projekt, tak naprawdę wyszły na inny poziom już jakby doświadczenia zawodowego i trochę, jak powiedział tutaj wójt, gdzieś tam jest to taka droga awansu również zawodowego dla tych osób. Panie dyrektorze, pański głos będzie pewnie ostatnim. Chyba tak, ale ja mam to szczególnie sytuację lepszą, ponieważ ja mam jednego partnera i go współpracujemy na bieżąco, codziennie. Wszystkie problemy, jakie się pojawiają, bo się zawsze pojawiają, no, rozwiązujemy tu i okres gwarancyjny obiektu też z wykonawcą. Także tutaj nie mamy problemu na dzień dzisiejszy. Ta współpraca układa się na dzień dzisiejszy pomyślnie. A to super, panowie. Pozostaje nam podziękować naszych uczestników naszego seminarium, zachęcać do partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak to nie taki diabeł straszny, jak widać, można. Tylko można zrobić, ale też można to proklamować i szerzej, i u siebie bardziej dogłębnie w kolejnych projektach. W związku z tym ja wam życzę, żebyście te telefony od koleżanek i kolegów samorządowców po prostu mieli i żeby też nie tyle brali z was przykład, ile czerpali po prostu z waszego doświadczenia. Super, bardzo, bardzo dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję.